Hola, bienvenidos a Vegetuba. Witamy w Vegetubie. Dzisiaj meksykański przepis na guacamole. Zaczynamy. Bardzo proste danie, ale zrobimy je ciutkę inaczej. Według pięciu przemian i dodamy wszystko w odpowiedniej kolejności. Potrzebujemy naprawdę dobre awokado. Dobrym takim testem, żeby sprawdzić, czy awokado jest gotowe, to mniej więcej dotykamy po prostu tutaj przy tej szczypułce. Jeżeli awokado jest mięciutkie, to znaczy, że jest dobre. Jeżeli jest super miękkie i zapada się palec od razu, to znaczy, że ono już jest przejrzałe i będzie brązowe w środku. A jeżeli awokado jest za twarde i ten palec w ogóle nie ustępuje, to znaczy, że jest niedojrzałe, będzie bez smaku i też zbyt twarde, żeby je tak ładnie rozmiażdżyć na papkę. Zaczynamy od pierwszego elementu, element drzewa awokado. Rozkrajamy awokado na pół wzdłuż, czyli wkładamy nóż i tutaj czekamy, w środku jest pestka, więc ten nóż w pewnym momencie nam się zatrzyma i teraz nie robimy nic innego, jak po prostu obracamy samym owocem dookoła noża. Cały czas czując właśnie opór na pestce. Jak dojechaliśmy do końca, wyjmujemy, przekręcamy takim ruchem skrętnym i otwieramy awokado. Jest idealnie dojrzałe, nie ma brązowych plam. Nie jest też całkowicie zielony, tylko ma ten idealnie żółto-zielony kolor. Wyjmujemy pestkę dość ostrożnie, ponieważ łatwo tępym nożem zrobić tak, żeby on ześlizgnął się po pestce, wtedy można sobie obciąć palce. Dlatego uderzamy delikatnie ostrym nożem w pestkę, przekręcamy, ona sama wychodzi. Pierwsze co robimy, to musimy wyłożyć awokado do miski. Moglibyśmy zrobić to po prostu całe i potem widelcem próbować to awokado zgnieść, ale jest fajniejszy sposób. Po prostu, kiedy awokado jest naprawdę takie dojrzałe i miękkie, wystarczy, że przejedziemy łyżką takimi ruchami wzdłuż właśnie awokado i ono się świetnie tutaj tak miażdży i już nic potem nie musimy dalej z tym awokado robić. Przechodzimy do kolejnego elementu. Po ziemi następuje metal, czyli ostre elementy. Cebula, czosnek i chili. Wszystko trzeba drobno posiekać. Akurat w takim bardzo ortodoksyjnym przepisie w Meksyku czosnku nie używamy do guacamole. Ja kiedyś spróbowałem właśnie zrobić z czosnkiem, zasmakowało mi, dlatego teraz odrobinkę dodaję, dosłownie 1/3 ząbku, tak żeby on nie zdominował, tylko żeby gdzieś tam w tle ten smak nam grał. I taki dobry tip, jeżeli chodzi o cebulę, który już pokazywałem wcześniej, przemyjemy surową cebulę na sicie z zimną wodą, wtedy ta cebulka będzie dużo delikatniejsza i nie będzie miała tych charakterystycznych takich nut, które często niektórym osobom właśnie przeszkadzają. Dodajemy do awokado. Ścieram na tarce odrobinkę czosnku, dosłownie 1/3 ząbku, tak żeby tylko coś tutaj nam delikatnie zagrało. I ostatni element, chili. Usunę pestki tak, żeby nie było za ostre. Jeżeli lubicie ostrzejsze dania, no to oczywiście pestki możecie zostawić w środku, nie przejmować się tym usuwaniem ich z dania. Innym ciekawym sposobem przygotowywania guacamole, takim bardziej rustykalnym, jest przygotowanie go w dużym moździerzu. Wtedy nic nie siekamy, tylko po prostu tak ładnie wszystko rozmiażdżamy. Chili ląduje z awokado, wymieszam wszystko dobrze. Mamy już element ziemi, element metalu, teraz czas na element wody, sól. Solimy. Myślę, że dwie dobre szczypty, może jeszcze jedna, ponieważ będziemy mieli pomidora za chwilę, który potrzebuje więcej soli. Wszystko mieszamy. I przechodzę do kolejnego elementu drzewa, element o smaku kwaśnym, pomidor. Usuwam gniazdo nasienne i kroję w kostkę.
Kolejny element kwaśny, limonka. Myślę, że na tą ilość jedna limonka moja wystarczy. Czasami są oczywiście bardziej suche albo bardzo soczyste. Może będzie taka sytuacja, że wystarczy pół limonki, a może być tak, że nawet dwie albo trzy będą akuratne. Więc spróbujcie po prostu w trakcie robienia. Nie bójcie się próbować. Idealnie wszystkiego i jest idealnie kwaśne i słone. Na sam koniec odrobinę kolendry, tak grubo siekanej. Przesiekam i kończymy danie. Pozostaje nam nic innego jak udekorowanie guacamole i spałaszowanie go w całości. Naprawdę wszechstronny przepis, który możecie później już wykorzystywać przy wielu okazjach, na przyjęcia, na śniadania, do sałatek, na lunche, do wrapów. Naprawdę bawcie się z awokado, bawcie się właśnie z guacamole. Mam nadzieję, że Wam również będzie tak smakowało jak mnie. Strasznie jestem ciekawy, jak Wy przygotowujecie swoje guacamole, do czego je wykorzystujecie. Piszcie w komentarzach, jestem tego naprawdę bardzo ciekawy. Subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia przy kolejnym wegańskim